Ten punkt będzie czynny od godziny 8 do godziny 18 w każdy dzień tygodnia, czyli od poniedziałku do piątku. Takie mamy założenie. Na miejscu obywatele Ukrainy otrzymają od nas pomoc, jeżeli chodzi o tłumaczenie oczywiście na bieżąco i obsługę tutaj wspólnie razem z naszymi urzędnikami. Wnioski o rejestrację PESEL już się pojawiły w systemie, już widzimy te wnioski, one się pojawiły. One są tłumaczone, jest język polski i język ukraiński, więc wydaje mi się, że będzie bardzo łatwo ten wniosek wypełnić. Kolejna ważna rzecz, te osoby, które przyjdą do rejestracji tego punktu PESEL będą też miały robione zdjęcia, więc my jako gmina, jako miasto Opole zapewnimy też tutaj od razu możliwość zrobienia takiego zdjęcia, bo to zdjęcie jest wymagane do tego, by do tego wniosku dołączyć to zdjęcie. Więc na bieżąco te osoby będą w ratuszu, bo to w ratuszu też ustaliliśmy, że to zdjęcie będzie też robione, więc one będą najpierw miały robione zdjęcie, potem będą przechodziły do punktu rejestracji PESEL. PESEL to jest pierwsza i podstawowa rzecz. Ta procedura będzie zmieniona w specustawie. Do tej pory nie było przy nadawaniu PESEL-u skanowanego zdjęcia ani pobieranych odcisków palców. Tutaj to będzie. Zaczynamy jutro od godziny 8, kończymy o godzinie 18, tak codziennie w dni powszechne. Natomiast Wydział Spraw Obywatelskich przez to będzie funkcjonował w dwóch miejscach teraz. Na Placu Wolności będziemy realizować tak jak do tej pory nasze zadania, no i to nowe zadanie w ratuszu. Trzeba mieć ze sobą jakikolwiek dokument, nawet jeżeli jest napisany cyrylicą. Nie trzeba mieć tłumaczenia przysięgłego. Niemniej jednak osoba wnioskująca musi wniosek złożyć w alfabecie łacińskim i podpisać się pod oświadczeniem, pod odpowiedzialnością karną. Miejskie Centrum Świadczeń, wszystkie świadczenia rodzinne, MOPR, świadczenia z pomocy społecznej, to pierwszorazowe świadczenie 300 zł na obywatela. Powiatowy Urząd Pracy, który pomoże zarejestrować się jako osoba bezrobotna i poszukująca pracy, i dzięki uprzejmości ZUS-u świadczenie 500+ i 300+. Mój gorący apel do wszystkich osób, które tutaj przyjdą. Proszę Państwa, świadczenia są przyznawane od dnia przekroczenia granicy, więc czy pojawią się Państwo jutro, czy za tydzień, to nie zmienia kwoty. W związku z tym nasz gorący apel o to, żeby nie szturmem, że tak to nazwę, do urzędu, ponieważ mamy też ograniczone możliwości kadrowe, wszyscy zostaną objęci wsparciem, natomiast prosimy też o wyrozumiałość i o cierpliwość do nas. My też się uczymy, to jest dla nas nowy system i jedna bardzo ważna rzecz, żeby usprawnić pracę urzędów i przyspieszyć te rozpatrywanie wniosków, potrzebne jest kilka rzeczy. Po pierwsze PESEL, o czym już mówiliśmy, po drugie adres mailowy, numer telefonu Polski i numer konta bankowego. To jest bardzo istotne, ponieważ w części świadczeń nie ma możliwości wypłaty świadczeń w formie przelewu albo w kasie, więc musi być podany numer konta. Jeżeli osoba nie będzie miała numeru konta, nie uda się złożyć wniosku na przykład o świadczenie 500+ w ZUS-ie. Więc apelujemy gorąco o to, żeby przychodzić tu już z pełną dokumentacją. W Centrum Aktywizacji Społecznej będziemy przyjmować od jutra wnioski o świadczenia rodzinne, które z nową specustawą, o które mogą się obywatele Ukrainy ubiegać. Najważniejsza jednak informacja jest taka, że zanim do nas przyjdą, powinni mieć numer PESEL. To jest to, co podkreślał pan sekretarz. Najważniejszy jest numer PESEL. Wówczas mogą przyjść tutaj do nas i od jutra pracownik będzie przyjmował te wnioski. To są wnioski o zasiłek rodzinny, o świadczenie rodzicielskie, również o becikowe. Po uzyskaniu, jeżeli chodzi o osoby niepełnosprawne, na przykład ci obywatele Ukrainy nie legitymują się orzeczeniami zgodnie z przepisami państwa polskiego, ale mogą się ubiegać o wydanie takich orzeczeń, więc będą im też przysługiwały świadczenia uzależnione od niepełnosprawności. Będą mogli również się ubiegać o przyznanie karty opolskiej rodziny, co jest ważne dla dzieci, żeby mogły skorzystać z tych usług, które oferuje miasto. Osoby przybywające do nas z Ukrainy będą mogły rejestrować jako osoby bezrobotne i będą miały takie same prawa i zresztą obowiązki jak polscy obywatele związane z dostępem do rynku pracy i z poszukiwaniem pracy i z aktywizacją tych osób. Przede wszystkim tutaj będziemy najszerzej pytać o dotychczasowe doświadczenie zawodowe, o też kwalifikacje, uprawnienia, umiejętności i to, czy te osoby potrzebują
potrzebują szkolenia i jakiego. Te pierwsze osoby, które się u nas już pojawiły, to wiemy, że na pewno poszukują szkoleń języka polskiego i też takowe będziemy starali się tym osobom zaproponować, jeżeli będą chętne. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie będzie pełnił dyżury. My jako Ośrodek Pomocy Społecznej będziemy realizować pierwsze świadczenie pieniężne, jakie otrzymają obywatele Ukrainy, którzy przekroczyli granicę po wybuchu wojny. To jest ta kwota 300 zł na każdą osobę w rodzinie. A więc jutro tutaj będziemy przyjmować wnioski i to chcielibyśmy bardzo szybko te świadczenia wypłacić, ponieważ to są te pieniądze, które są potrzebne już tym osobom. Wiele rodzin nie ma żadnych środków, a więc na zabezpieczenie tych pierwszych potrzeb.